Dom Maklerski The Broker, witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj 12 stycznia. Klauzula. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Dzisiaj dane o inflacji będą ogłoszone tuż przed otwarciem giełdy amerykańskiej, godzinę przed otwarciem giełdy amerykańskiej będą dane CPI, inflacja za grudzień. I jeśli inflacja okaże się przede wszystkim niższa jeszcze niż spodziewania, niż szacunki, to może to być bardzo pozytywne dla giełdy. I vice versa, jeśli jednakże inflacja będzie wyższa niż oczekiwane, to może zabić całą nadzieję rynku, którą aktualnie ma miejsce. Jeśli spojrzymy na TradingView, jak wygląda wykres amerykańskiej inflacji, to widzimy, iż szczyt miał miejsce kiedy? W czerwcu na poziomie 9%, w tym momencie inflacja wynosi 7,1%, także póki co widzimy, iż szczyt inflacji wydaje się, iż mamy za sobą, trwa spadek inflacji i zobaczymy, jak to tutaj będzie kolejny odczyt inflacji grudniowej. Jeśli spojrzymy na rentowność amerykańskich obligacji, to rentowność amerykańskich obligacji notuje spadki, czyli znajduje się w takim momentum spadkowym od października zeszłego roku i to jest generalnie rynek obligacji jakby prognozuje czy wskazuje na to, iż nie będzie dalszego podwyższania stóp procentowych i inflacja faktycznie ma już swój szczyt za sobą. Tak możemy wnioskować, jeśli spojrzymy na to, co dzieje się z rynkiem długu, jak zachowuje się rynek obligacji. OK, to przejdźmy w takim razie na platformę. Zaczniemy od ETF-u SPY. Jest to największy ETF, jaki istnieje tak naprawdę. Odwzorowuje, śledzi wyniki indeksu SP500 i widzimy na wykresie tygodniowym, iż cała korekta z zeszłego roku sprowadziła notowania nie gdzie indziej jak do długoterminowej linii trendu wzrostowego, do po prostu średniej kroczącej 200. I każdorazowo, gdy notowania testowały tą linię, dotychczas, czyli od 10 lat, następowało odbicie. I w zeszłym roku także nastąpiło odbicie od tej średniej. Mieliśmy dołek w październiku i póki co ta średnia jest zachowana. Dodatkowo możemy zobaczyć nawet na tym ETF-ie, a za chwilkę także na samym indeksie, iż powoli wyrysowuje się, jakby jest próba formowania poziomu dna. Jest to bardzo najbardziej praktycznie znana formacja z analizy technicznej. Jest to formacja od głowy i ramion. W tym momencie odwrócona formacja głowy i ramion. Jest to generalnie formacja prowzrostowa. Przejdźmy zatem na sam indeks na wykresie dziennym, czyli widzimy iż to samo, tylko że w zbliżeniu, czyli widzimy formację odwróconej głowy i ramienia. Równocześnie widzimy także, iż notowania bardzo się zbliżają, są bardzo blisko, tuż, tuż przy ponownym teście linii trendu spadkowego, czyli tutaj zależnie. Właśnie dzisiejszy dzień jest o tyle, jakby będzie owocował zmienność, iż no może tutaj dużo rozstrzygnąć, jeśli chodzi o aktualną sytuację. Czy będziemy mieli odbicie z tego poziomu, czy też notowania będą miały siłę przebić tym razem linię trendu spadkowego, który mieliśmy przez cały zeszły rok. Jeśli spojrzymy na aktywa takie pomocnicze, wskaźniki, z których możemy coś wnioskować na temat samej giełdy, to widzimy, iż wzrasta apetyt na ryzyko, czyli inwestorzy są bardziej skłonni do inwestowania w aktywa ryzykowne na ten moment. Widzimy to za pomocą ETF-u Junk Bonds. Jest to ETF, który ma w swoim składzie obligacje, które są wysoko oprocentowane i jeśli spojrzymy, mamy tutaj widok od 2020 roku i aktualnie w 2020 roku dołek mieliśmy w marcu i tutaj w październiku bardzo blisko notowania znalazły się właśnie dołka z 2020. Widzimy równocześnie, iż po fałszywym
przebiciu tutaj formacji mamy powrót z powrotem do tej formacji, czyli po fałszywym przebiciu mamy powrót, czyli generalnie widzimy, iż inwestorzy jednakże są otwarci na ryzyko, powracają do instrumentów, którzy oferują wyższe stopy zwrotu, a tym samym oczywiście wyższe ryzyko. Jeśli spojrzymy, jeśli mówimy o aktywach wysoko ryzykownych, nie możemy zapomnieć o Bitcoinie. Bitcoin także widzimy, iż w ostatnich dniach, szczególnie dzisiaj, notuje wzrosty. Czyli proszę zobaczyć, od lipca do grudnia notowania Bitcoina na wykresie dziennym znajdowały się w takim klinie spadkowym. Na przestrzeni grudnia notowania już przełamały tą formację i generalnie teraz z punktu widzenia analizy technicznej jest otwarte momentum do umacniania się do wzrostów i póki co nieśmiałe tego próby widzimy. Kolejne aktywa ryzykowne to oczywiście ARK Invest, akcje wysokotechnologiczne, które na przestrzeni ostatnich dni notowały wyceny widziane ostatnio z sierpnia 2017 roku i także widzimy obronienie poziomu wsparcia i dość dynamiczny wzrost z przeciągu ostatnich sesji giełdowych. Wczorajsza sesja zakończyła się tutaj próbą przełamania poziomu oporu. Tak? To jest jedynie próba. Zobaczymy, jak dzisiejszy dzień potoczy się dalej. Jeśli jesteśmy przy aktywach, akcjach wysokotechnologicznych, to także warto zawsze pamiętać o energii odnawialnej, czyli energii słonecznej, chociażby za pomocą funduszu TAN. I widzimy także tą korelację, powrót do wzrostów na przestrzeni ostatnich dni. Generalnie ten ETF prezentuje dość atrakcyjny obraz techniczny. Widzimy, iż na przestrzeni ostatnich 2 lat notowania znajdowały się pod presją spadków, pod linią trendu spadkowego, natomiast pod koniec zeszłego roku notowania zdołały wybić się z tego trendu, zretestować ten poziom i też jest jakby otwarta przestrzeń do wzrostów. Tak samo, jeśli jesteśmy przy energii odnawialnej, energia innowacyjna, energia z wodoru, także mamy szereg ETF-ów związanych z tym rodzajem energii i tutaj także spadki przez ostatnie 2 lata, powoli próba gdzieś tam formowania na próba powrotu do wzrostów, czy zostanie dobrze wykorzystana, to zobaczymy, natomiast ostatnie sesje zdecydowanie pokazują tutaj impuls, dość dynamiczne wzrosty dla wszystkich tych aktywów, które oferują wyższy stopień ryzyka. Jeśli spojrzymy na tradycyjny, najbardziej znany indeks akcji technologicznych, po prostu Nasdaq. Nasdaq zachowuje cały czas poziom wsparcia, czyli dołek mamy z października i jest on obroniony. Był obroniony w listopadzie, w grudniu, w styczniu, także mamy tutaj kupujących, którzy pojawiają się na tym poziomie, mamy obronienie poziomu dna. I zależnie od tego, co będzie dzisiaj, jaka będzie inflacja, to dużo może też przeważyć na wszystkich tych wykresach, które w tym momencie prezentowałam. Jeśli jesteśmy przy technologii, spójrzmy także, co się dzieje na akcjach technologicznych chińskich za pomocą ETF-u Crane Shares. Ten ETF także notował przez ostatnie miesiące, lata olbrzymie spadki. Natomiast z punktu widzenia analizy technicznej widzimy formację podwójnego dna, czyli próba odnalezienia wsparcia na poziomie 19,80 i też ostatnie tygodnie, to jest powrót do wzrostów, to jest wykres tygodniowy. Obligacje, tradycyjne obligacje bez zmian, gdy rentowność amerykańskich obligacji maleje, tak jak to zaprezentowałam na początku, to obligacje dotychczas wyemitowane, jakim jest właśnie ETF, rosną, umacniają się. Widzimy, iż od szczytu 2020 roku ten ETF spadł aż 48%, co jest niespotykane, niecodzienne, jeśli mówimy o aktywach, które są potencjalnie uważane za bezpieczne, które oferują stabilizację portfela. Nic bardziej mylnego przez ostatnie 2 lata. Także inwestorzy tutaj byli bardzo poszkodowani, gdyż stracili i na akcjach, i na obligacjach. W tym momencie wyceny już są na tyle, można uznać, atrakcyjne, przynajmniej w relacji ryzyka do zysku, iż powoli znajdują się kupujący właśnie
w tym sektorze, w sektorze obligacji. Patrząc na analizę techniczną, widzimy, iż trend spadkowy, stroma linia trendu spadkowego z zeszłego roku została już przełamana, czyli mamy tutaj odbicie. Mamy także retest. No, ETF znalazł wsparcie na poziomie 100 i mamy tutaj sesje wzrostowe. To jest też wykres tygodniowy, czyli mamy tygodnie wzrostowe. Dolar. Bardzo ważne jest zawsze to, co się dzieje z dolarem, czyli trzeba, należy, warto obserwować to, co się dzieje. Jeśli spojrzymy na wykres dzienny, nałożymy dwie średnie, 200 i 50, to otrzymujemy bardzo taki tradycyjny sygnał. Jest to krzyż śmierci. To nie jest nic, tak jak brzmi, także jest, nic, niczym nie jest pozytywnym, czyli jakby statystycznie zwiastuje kontynuację spadków. Ostatni raz, kiedy mieliśmy odwrotną sytuację, pozytywną, czyli gdy te średnie przecięły się w innym kierunku, to by zapowiadało wzrosty i tak też się stało, czyli mamy tutaj połowę 2021, przecięcie średnich w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli średnia szybka 50 przecięła średnią wolną 200. Miało to zwiastować wzrosty i tak się stało. Tak? Mieliśmy do czynienia z wzrostami, którym nikomu się nie śniło, a czynniki do tego i wydarzenia pojawiły się później. Tak? Czyli w tym momencie jesteśmy tutaj, mamy zapowiedź statystyczną kontynuacji spadków w długim terminie. Jeśli spojrzymy na obraz w krótszym terminie, widzimy, iż notowania znajdują się bardzo, bardzo blisko linii trendu wzrostowego, to jest ta pomarańczowa linia, ten trend trwa od maja 2021, także nic dziwnego, jeśli byśmy zauważyli tutaj przynajmniej zatrzymanie w spadkach dolara, może reakcje, może odbicie, może konsolidacje, statystycznie bardzo prawdopodobne, że coś takiego powinno mieć miejsce, dlatego że żadne aktywo nie spada jednym ruchem, także naturalnie by była tutaj jakaś korekta, a że jesteśmy bardzo blisko wsparcia, to jakby się to dobrze zbiega w czasie. Jeśli zmienimy wykres dzienny na tygodniowy, to ważna będzie świeczka tygodniowa, jak zamknie się właśnie dolar na tym poziomie, czyli dzisiaj mamy czwartek, dzień, który będzie owocował w dane makro, w zmienność, także dziś, jutro warto zobaczyć, jak zamknie się świeczka dolara i nie tylko, w ogóle po tak ważnym tygodniu, kiedy jest dane o inflacji amerykańskiej, warto zerknąć sobie na świeczki tygodniowe, ale dolar w szczególności. To jedziemy dalej, chyba nam zostały tylko metale szlachetne, ominiemy Europę, którą omawiałam dalej i ropę także, tam nie ma dużych zmian. Jeśli chodzi o metale szlachetne, mamy kontynuację, tutaj wykres przeze mnie z Państwem obserwowany przez długi czas, złoto i euro, obserwowaliśmy wtedy, kiedy jeszcze tutaj sytuacja była tuż, tuż przed wyjaśnieniem, wyjaśniła się odbicie od poziomu wsparcia, pokonanie poziomu oporu i mamy tutaj otwartą potencjalnie drogę do dalszej kontynuacji tego, co już się wydarzyło tutaj wcześniej, czyli do dalszego impulsu wzrostowego, kontynuacji tego, aby złoto się umacniało, a euro się osłabiało. Jeśli spojrzymy na relację złota do dolara, to widzimy też, że złoto jest w impulsie wzrostowym, czyli wyłamało się notowania tutaj z klinu i jest miejsce do dalszych wzrostów. Srebro, sytuacja nie jest już tak jasna, widzimy ten sam klin, natomiast wyłamania nie widzimy, ale ponieważ te aktywa są ze sobą bardzo skorelowane, widzimy tutaj w przeszłości niedawnej mieliśmy próbę formowania poziomu dna, jakby takie łagodne dno, długo pracowana formacja przez srebro do dolara. Możemy statystycznie spodziewać się kontynuacji tego ruchu, przynajmniej żeby nastąpił retest z marca zeszłego roku. Jak będzie, zobaczymy. Ważny dzień dzisiaj, także warto być przed ekranami, przed platformami, aby odpowiednio zareagować i wykorzystać okazje, które się pojawiają teraz, na początku nowego roku. Z mojej strony to wszystko. Jeśli materiał się podoba, zapraszam do pozostawienia lajków. Życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.